streets where the people came to play. Don't let them transform ya. Zobaczcie, jest 6 rano i jest szron na liściach. Wyszliśmy na wschód słońca. Zobaczcie, jak pięknie. Słuchajcie, idziemy zgarnąć pułapkę bobrową. Zaraz będzie chwila prawdy, czy były, czy nie było, ale jak jest taki szron i mróz, to ja nie wiem, czy tu ktoś wylazł na jabłuszka. Ale zaraz się przekonamy. Nie widzę górki. Nie ma jabłek? Ale jest zimno. O! Ale jest mniej niż było. No i tam były w wodzie, a już nie ma. Nie? Myślisz, że ktoś był? No na pewno były w wodzie i tu były jeszcze rozrzucone, czy nie? Chyba było więcej. Chyba było więcej. Kilo. No właśnie. No dobra. Zbieram pułapkę. Tak. I idziemy. No tutaj ewidentnie coś było gryzione. Tylko ciekawe przez kogo, patrz. Hej kochani, witajcie w nowym vlogu! Cześć, cześć Lew! Cześć kochani, witajcie w nowym vlogu! Yeee! Dzisiaj mamy sobotę. Jest już pół do piątej. Zrobiliśmy sobie dzisiaj leniwy poranek, także... Słuchajcie, próbuję sobie mój buta założyć, więc wybaczcie. Żeby to się nie skończyło kontuzją. Tak, zrobiliśmy leniwy poranek. My zaraz wychodzimy i idziemy z workiem. A tu jest nasza. Ta. Poczekaj, worek, poczekaj. No. No. A co tu tak ciemno? Musimy wziąć latarkę, wiesz, piesek? Chodź. O. Ale wiatr jest, Lew. Ale wichura. Nie wiem, czy. Ale wichura jest. Słyszysz? No! Pół bramy zamknęło. Ale powiem wam, niezbyt przyjemnie, jak tak ciemno. Chodź, już jeszcze kawałek się przejdziemy, może jeszcze coś zrobisz. Chodź! No chodź! Chodź, chodź. Słuchajcie, będę wam Sushiego tutaj podświetlać, bo muszę kontrolować. Podświetlać psa dla bezpieczeństwa. No chodź, chodź. No. Chodź, może coś zrobimy jeszcze. Chodź. To jest przerąbane, że jest tak ciemno, wiecie, o tej porze. Gdzie jest pies? Dobra, chodź. No chodź. Nie bój się, idę z tobą. Ale słuchajcie, ciemno jak... Nie powiem gdzie. Chodź, tu idziemy. Tu idziemy, no. No na łąkę, no co ja ci zrobię? Zima przyszła, Sushi. Chodź. Chodź. No. No chodź, jeszcze przejdziemy kawałek. Chodź. Chodź. Widzicie, Sushi nie chce za bardzo iść. No chodź. Chodź. Powiem wam, że ja też nie jestem takim kozakiem, żeby aż tak daleko po ciemku chodzić, nie? Sushi? Kawałek się przejdziemy. O. No dobra, misja zakończona sukcesem. Wracamy. Słuchajcie, jest taki lodowaty wiatr. W ogóle był rano szron. To wam nagrywałam chyba o 7 rano czy coś. Był dzisiaj szron.
i w ogóle przez chwilę się podekscytowałam, bo myślałam, że to śnieg spadł, ale nie, bo było tak wszystko takie, altana była taka biała. Fajnie domek wygląda, jak się pali światełko, nie? Zobaczcie. Marek jeszcze tu jakiś trop podjął. No fajnie wygląda domek. Jak tam, Lew? Wiesz, jaki jest lodowaty wiatr strasznie? Czuję. Strasznie, po prostu... O ja, strasznie zimno. Dlaczego Susi tutaj wykonuje toaletę? Słuchajcie, jedziemy do sklepu, widzicie, my tutaj tak powolutku, bo tu jest tyle stworów różnych. Ostatnio sarenek jest zatrzęsienie, nie? Mhm. Jelonków. I trzeba bardzo powoli jechać, bo tutaj też się nie boją te zwierzątka za bardzo. Ojku. Będzie mnie coś widać? Czy mnie nie będzie? Mogę tak, czy? Mogę się. Słuchajcie, jest... O! Jest, słuchajcie. O, Lew też ma czarny merino. Ty, Lew, powinieneś już grubszą kurtkę nosić, bo ty zmarzniesz. To nie jest merino. Merino, Boże. Kaszmir. Ale merino też mamy. I słuchajcie, mamy też... chyba już wam pokazywałam, że mamy szaliczki. I po prostu jak teraz wyszłam, to takie fajne zaszczelnienie tutaj pod szyją i na głowie. Ja bo słuchajcie... No pytałam właśnie, czy chciałeś. I jeszcze czekam na rękawiczki gałganowe, bo właśnie teraz wyszłam i vlogowałam i tak mi odmarzło, bo słuchajcie, wczoraj było chyba minus jeden, odczuwalne. O, zając. Kitak. Cześć, kitak. Przyjdź do nas. Nie wiem, czy było ostre w tej ciemnicy, no. A. I właśnie, słuchajcie, się wkurzyłam. Wiecie, że się wkurzam na ten aparat, zamówiłam nowy. Jakieś były promocje na Black Friday, że był tańszy i mówię, nie, już po prostu mam dość tego, chociaż no ten mi się niezbyt zamortyzował, bo zazwyczaj mam dłużej aparat niż rok i ten też nie był tani, no ale jakbyście chcieli kupić Canona G7X Mark III, to wysoce wam odradzam, mimo że z dwóch poprzednich byłam najbardziej zadowolona na świecie, to Focus ma po prostu do... bańki. Tak. A, no i właśnie, słuchajcie, jest pół stopnia. O, już zero jest nawet. A odczuwalne jest pewnie nie wiem ile. I wczoraj w ogóle my tak siedzimy w domku i grzejemy. I tak, no kominek taki rozgrzany, jeszcze może włączymy farelkę, bo coś chłodno. I co tak chłodno w tym domku, nie? A tak zazwyczaj było ile? No tam, no jak do 5 spadło w nocy, nie? To, ale tak było około 10 stopni. A wczoraj my patrzymy, minus 1, a chyba właśnie odczuwalna tam minus 3 czy coś i tak powiało chłodem i teraz jak wyszłam z sushi, to właśnie najgorsze jest to, że właśnie jest za 10:05, a jest ciemno, jakby była taka noc i ja już w ogóle się czuję, jakbym się miała, nie wiem, kąpać i kłaść do łóżka, nie? A jedziemy dopiero po coś do zjedzenia. Dzisiaj sobie, słuchajcie, kupimy pierogi nasze ulubione, bo tutaj są po prostu najlepsze na świecie. A jakby się uda kupić pieczarki i paprykę, to nastawię i tam jutro, na jutro będę, chcę zrobić taką zupę tom yum z krewetkami. Znaczy to będzie taka oczywiście moja bardzo luźna fantazja na temat tego przepisu, ponieważ coś, już nie pamiętam, czy sos rybny, czy coś tam trzeba było kupić, ale nie udało mi się. Więc ja po swojemu ją przyprawię po prostu. Lew nie lubi, jak tak robię. Lew lubi, jak się trzymam przepisu. Kochanie, ja wszystko lubię. No, także... No, ale fajnie mieć po prostu podgrzewane siedzenia. To jest jak ten koc elektryczny, to jest takie super. Jest mi tak zimno. Powiem ci, że kierownica też jest spoko. A, bo ty też masz podgrzewaną, no. No mi jest teraz też zimno w tą rękę. Więc Lew, mógłbyś tam gałgana jakoś szturchnąć, żeby szybciej te rękawiczki mi zrobił. Dobrze. Przekażę. Ale gałgan to jest indywidualista. Poza tym gałgan jest teraz zarobiony. W ogóle już mamy, słuchajcie, Black Week na gałganie, także obserwujcie
gałganowy Instagram, mój Instagram i do newslettera najlepiej się zapisujcie, żeby, nie? Żeby tak. Mieć wszystkie, oj, przepraszam, wszystkie, wszystkie aktualne promocje. Najszybciej przez newsletter, dokładnie. Tak. Albo jak się jest stałym klientem, bo tam Lew tam inne robi takie. Lew bardzo tam, znaczy Lew, Gałgan. Gałgan. Bardzo dba o stałych klientów. Tak i oni zawsze mają większe zniżki wcześniej niż wszyscy inni, więc. Tak. No dobra, słuchajcie, dojeżdżamy do miasteczka. Może dzisiaj sobie spróbujemy w grę zagrać. Zrobimy sobie popcorn do filmu. Zrobimy. Ja zamówiłam nam takie maseczki do twarzy. Lew będzie miał taką nawilżającą, a ja oczyszczającą, taką węglową. Więc teraz też sobie kiedy? Zrobię. Dzisiaj? No. Hmm. Nie, nie jesteś zachwycony dzisiaj maseczką. Już przyszły? Tak. Pipa, nie wzięłam telefonu, a paczkomat. Ale chyba może jest na twój inpost. Znowu to zrobiłam, patrz. Mhm. A idziemy najpierw do sklepiku, czy...? No to zależy. Dobra, to się rozłączę, to się zaraz naradzimy. W każdym razie, a chciałam powiedzieć, że właśnie mam czarny ten, kaszmir, czapkę i szalik na sobie. No i kurtkę niebieską. I Lew też ma czarną czapkę. Znaczy ona jest taka ciemnograficzna, taki space grey. Antracyt. Antracyt, ale to jest takie jak Apple, ten space grey, że takie... Tak ciemny, szary, że prawie czarny, ale nie czarny. Dobra, słuchajcie, my już dojeżdżamy, ja się rozłączam. Będę się odzywać do was później. Lew, gdzie tu ptasz? Gdzie tu ptasz, gdzie tu ptasz? Nie widać. Pizza truck, a pierogi mieliśmy jeść. Czy jesteś szczęśliwym lwem? Tak. Zawsze. No jest, jest. Nie, ten otwieraj, bo wystygnie. Lepiej zostawić w samochodzie, będzie jej smutno i zimno. Naprawdę jej nie zostawiasz? Idziesz do pierożka? Tak. Z pizzą? Tak. Dobrze. Widzisz, jaka radość się spotka, że pizza truck przyjechał? Nie. Liczyłem na to skrycie i tak? Być cztery. Tak. No to super. A więc jaki jest dzisiaj dzień? Lew gotuje. Pizza dzień. O, ładnie nawet wygląda. Mhm. Sushi, co sądzisz, ładnie pizza wygląda? Ładnie chyba, tak? No dobrze. A ja mam tutaj, o! I tutaj jeszcze mamy na deser. Możecie nam zazdrościć. Smacznej kolebek. Pokażę wam jeszcze, zrobiłam sobie zamówienie maseczkowe. Bo zamawiałam sobie, słuchajcie, takie skarpetki, właściwie to one są lepsze niż skarpetki, bo to nie jest skarpetka, tylko to jest takie złuszczające niedźmię się Lew, że jest tylko napięte, że nie musicie wkładać całej stopy, tylko macie taki plasterek napięty i one świetnie złuszczają. To jest ta firma Purederm i one są w Hebe, tylko że w internecie znajdziecie dużo taniej, więc polecam wam szukać w internecie. Tutaj tej maseczki jeszcze nie miałam, ale stwierdziłam, że może być ciekawa, więc sobie zamówiłam. To są całe takie skarpetki z papają. I tutaj też z Purederm sobie zamówiłam dwie takie maski. Ostatnio miałam taki zabieg w drzwiach do piękna Geneo i on też tak fajnie bąbelkuje. I pomyślałam, że i bardzo ładnie to tak jakby rozjaśnia skórę i pomyślałam, że przetestuję to w formie takiej maseczki, czy będzie podobny, chociaż no na pewno nie taki sam, ale chociaż może taki efekt rozjaśnienia, więc tu mam taką z CO2 maseczkę, też z Purederm, tutaj mam ze Skin Light i tutaj jeszcze dla lwa zamówiłam, to jest nawilżająca z kwasem hialuronowym, a ja sobie zaraz zrobię tą z Moringi, chociaż mam taką ściągniętą buzię chyba od tego, że tak tutaj mocno grzejemy, moja skóra też potrzebuje nawilżenia, więc taką i tu jeszcze, aha, i tu jest
też z CO2 jakaś creamy mask, nie wiem, w ogóle nie, nigdy, tylko to Wam polecam, bo to znam, to Wam pokazuję, że kupiłam, jeszcze nie wiem, jak przetestuję, będą super, to dam Wam znać, a ja sobie zaraz tą nakładam. Pokażę Wam jeszcze, zamówiłam z Trixie te tuby dla ptaszków, one są super, tylko w jednej, mówiłam Wam, że przylatują do nas takie duże ptaki, takie ciężkie i siadają na tym. Jedno się wyłamało, ale kosztuje chyba, nie wiem, 12 zł i tu się mieści bardzo dużo karmy i właśnie te mniejsze ptaszki bardzo lubią na tym siedzieć, więc jeden wymienię, a jeszcze jeden dołożę. I tutaj ostatnio Wam mówiłam, że im kupiłam orzechy i znalazłam taki, słuchajcie, gadżet. To jest peanut bar. I tu jest taka tuba, to jest w ogóle miękki, jak taka pasta z orzechów. No i to jest jakoś włożone, jeszcze tego nie odpakowywałam. No i do tego można kupować wkłady. I zobaczymy, myślę, że będzie się to cieszyło dużym powodzeniem. Myślę, że zejdzie w jeden dzień, znając życie. No ale cóż, muszę w ogóle popatrzeć, czy jakoś samemu nie można jakoś zrobić taniej takich smakołyków. Bo chyba ten domek cały kosztował około 50 zł, a wkład 30 ta tubka, więc no ale dobra. Ja tak lubię, jak tutaj te ptaszki do nas przychodzą, że postanowiłam im kupić. W kominku się pali. A, wiem, co jeszcze miałam zrobić. Co, Kiciu, nie? Nie idziesz na górę z nami siedzieć? Nie? Dobra, słuchajcie, Tomkowi obiecałam maseczkę. Tomek ma ekstremalnie suchą skórę, więc mu wezmę tą. Tak, Kicia, tak. Znaczy nasz aparat właśnie, widzicie, słuchajcie, nie mogę się doczekać swojego nowego aparatu, bo to jest masakra. O, taka. Nie znam tej firmy, ale z kwasem hialuronowym nawilżająca powinna być ok. Zabieram telefon i laptop i idziemy na górę. Borek, co tu robisz? Pan, zobaczcie, Suzi nie chce jeść, więc Lew jej nosi miskę na górę. Tak? A jak piesek tego nie zje, to pan zaproponuje drugie i trzecie. I potem się dziwi pan, że Borek nie je. Ja bym chciała być tak rozpieszczona jak ten pies. Że ja też ja powiem, też że tego... Ja też bym chciała być tak rozpieszczona jak ten pies. O, zobacz, ona teraz na mnie macha, żeby jej coś dać. A miska jest pusta? A, bo mam... Nie, bo zobacz, mam maseczkę, a to wygląda jak saszetka. A miska jest pusta? Która? Ta tutaj? Mhm. Nie, ale jadła. Mhm. Może widziała, że masz popcorn. Mhm. Proszę. Dziękuję. Oczekuję Cię. No, popcorn się chodzi. Dobrze, już. Już idę i oglądamy. Ale ktoś tu nam, wiesz, wywołuje na mnie presję. Masz w miseczce jedzenie. No o co Ci chodzi, Sushi? Naprawdę, jesteś rozpuszczona jak dziadowski bicz przez Pana. Nie można tak robić, że wiesz, dostajesz 3 puszki i potem wybierasz, którą masz ochotę zjeść. No i się patrzy na Ciebie. Idź zjedz to, co masz w miseczce. Nic nowego nie będzie. No tak. Chcesz pogadać, rozumiem, na vlogu? No powiedz coś. No powiedz coś. No dobra, nie będę Cię męczyć. To żegnamy się z Wami, widzimy się jutro, nie? Pa, pa. Thank you.